na miejsce startu zapraszam panią Marię Milik i pana Marka Krukowskiego. Proszę bardzo. Pani Maria Milik jest lekarką. Czy mogłaby nam pani powiedzieć, jaka jest pani specjalizacja? Pracuję jako internista w poradni chorób zawodowych w Sosnowcu. Pan Marek Krukowski jest studentem. Studiuje pan w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Można wiedzieć, który wydział, który rok? Filozofia, pierwszy rok. Pierwszy rok. Będą państwo uprzejmi nałożyć słuchawki. Pojedynek toczyć się będzie na takich zasadach, jak przed chwilą państwo obserwowali. Czy mnie dobrze słychać? Tak. Tak? A więc czytam pierwsze pytanie. Gdy umarł 38-letni Mendelssohn, kupcy na znak żałoby pozamykali sklepy w mieście. W którym to było mieście, pani Maria? W Lipsku. Bardzo dobra odpowiedź. Pan Krukowski? W Lipsku. Dziękuję. A teraz pierwsze pytanie związane z muzyką. Marsz weselny Mendelssohna towarzyszy kojarzeniu szczęśliwych i nieszczęśliwych małżeństw. Marsz ten jest fragmentem większej całości muzycznej. Proszę posłuchać, a następnie podać tytuł tej całości muzycznej. Proszę o muzykę. Bardzo odpowiada pan Krukowski. Jest to muzyka do sztuki Williama Szekspira, Sen noc letni, op. 61. Bardzo dobra odpowiedź, dziękuję. I pani Mario? Jest to fragment muzyki do Snu nocy letniej. Dziękuję bardzo. Oto cytat z listu ojca do siostry Feliksa Mendelssohna Fanny. Twoja matka i ja urodziliśmy się i zostaliśmy wychowani przez rodziców jako Żydzi. Ciebie i twoje rodzeństwo wychowaliśmy w wierze chrześcijańskiej. Nie jest ona bowiem wyznaniem większości cywilizowanych ludzi i nie zawiera nic takiego, co mogłoby odwieść was od dobra, nawet jeżeli nie oferuje nic prócz przykładu jej twórcy, przez tak niewielu rozumianego, a naśladowanego przez jeszcze mniej licznych. Jakie wyznanie przyjęły dzieci Abrahama Mendelssohna, katolickie czy protestanckie, pani Milik? Protestanckie. Dziękuję. I pan Krukowski? Protestanckie. Dziękuję bardzo. Wiara chrześcijańska jest wyznaniem większości ludzi. Czyżbym tak brzmi się pomyliła? To przepraszam bardzo. Pani powiedziała, że nie jest. Ja przeczytałam, że nie jest. Przepraszam bardzo. Następne pytanie jest związane z muzyką. Po wysłuchaniu należy rozpoznać utwór. Proszę o muzykę. Krukowski odpowiedź. Ponownie opus 61, skerco tym razem. Bardzo dobra odpowiedź. I pani Maria Milik? Jest to fragment skerca ze Snu nocy letniej. Tak, bardzo dobra. Oto cytat z listu 20-letniego Mendelssohna. O głębokim zmierzchu wkroczyliśmy dzisiaj na zamek, w którego murach żyła i kochała królowa. Wszystko to jest w ruinie, a pogodne niebo zagląda do środka. Myślę, że znalazłem tu dzisiaj początek mojej symfonii. W którym mieście był pisany ten list i którą symfonię wspomina Mendelssohn, pani Milik? Więc jest to początek symfonii szkockiej, ale tam było zwiedzanie Holyrood. Tam, proszę, gdzie... ja nie słyszę. Zamek był w Holyrood, gdzie i w Edynburgu byli, nie wiem. Dziękuję. I pan Krukowski? W Edynburgu, chodzi o symfonię Amol, tak zwaną szkocką. Dziękuję bardzo.
I kolejne pytanie ilustrowane muzyką. Po wysłuchaniu należy tę muzykę rozpoznać. Proszę bardzo. Odpowiada pan Marek. Koncert e-moll, opus 64 na skrzypce i orkiestra. Dziękuję bardzo, pani Maria. Był to fragment z koncertu skrzypcowego e-moll, opus 64. Bardzo dobra odpowiedź, dziękuję. 20-letni Mendelssohn tak opisuje wycieczkę, której echa przeniósł do muzyki. Góry i morze to nie to samo, co whisky i plucha. Wczesnym rankiem eleganckie osoby na pokładzie kurczyły się w sobie, w miarę jak barometr leciał w dół, a morze stawało się coraz bardziej wzburzone. Tylko jakaś ponad 80-letnia dama siedziała przy maszynie parowej i grzała się na lodowatym wietrze, chcąc jeszcze przed śmiercią ujrzeć wyspę Staffa. Dokąd płynął wtedy Mendelssohn i w którym utworze zawarł wrażenia z tej wycieczki, pani Milik? Podróż do groty Fingla i powstał utwór Hebrydy, czyli grota Fingla. Ja nie słyszę tutaj dobrze. Pani tak cicho odpowiada, że ja nie bardzo tutaj słyszę. Pan redaktor Eckert siedzi bliżej. Tak, czy jest to dobre? Pani odpowiedziała prawidłowo, z wyjątkiem Fingla. Fingala mówimy. Grota Fingala. Hebrydy, tak, oczywiście Hebrydy. Panie Mario, i na przyszłość proszę troszeczkę głośniej, bo ja naprawdę bardzo słabo panią słyszę. I pan Marek Kruchowski. Płynął na jedną z wysp Hebryd, mianowicie wyspę Staffa, gdzie znajdowała się słynna w owym czasie grota Fingala, w uwerturze w Hebrydy, opus 26. Tak, bardzo dobra odpowiedź, dziękuję. I znowu chwila muzyki i znowu należy rozpoznać utwór. Proszę bardzo. Było to Saltarello z czwartej symfonii włoskiej. Bardzo dobra odpowiedź, pani Milik. Fragment symfonii włoskiej. Dziękuję bardzo. A teraz proszę powiedzieć, kto nazwał Mendelssohna Mozartem XIX wieku, pani Maria? Myślę, że chodzi o Lobego. W czasie wizyty w Weimarze u Goethego powiedział, że jest to przyszły Mozart, nowy Mozart. A pan Krukowski? Myślę, że wiele osób mogło, czy Goethe? Niestety, ani jedna odpowiedź nie jest dobra. Robert Schumann. Tak napisał Robert Schumann. Może inni powtarzali za nim to. Czyli oboje państwo mają po jednym błędzie.